Dzień dobry, zapraszam na kartę dnia w sobotę. Zobaczmy, jak ten dzień się dla nas ułoży energetycznie. Jak to będzie wyglądać. Trójka kielichów. Imprezka się szykuje. W tamtym tygodniu też tak coś takiego podobnego było. I dostałam dużo komentarzy, że o, faktycznie, tak jest. No... Tak karty działają po prostu, że dopasowują się też do tradycji, które są tutaj w naszym kraju, nie tylko. No my będziemy naprawdę w takim dobrym szampańskim humorze. Dzisiaj będzie dużo się działo, szybko. Trójki to jest ruch. Trójki to jest też takie działanie, ale nie w wiele osób. To jest też dużo rozmów, bo tutaj widzę, że mi mignął as mieczy. Także to jest jedna sprawa. Nie przesadzajcie z tymi imprezkami. Znaczy imprezki jak najbardziej, bo będzie fajna atmosfera, taka cieplutka. To jest jedno. Ale drugie to jest takie ostrzeżenie. Wiedzcie, kiedy dzisiaj powiedzieć stop, bo niestety, ale pokazał mi się tutaj diabeł przy giermku mieczy. Czasami można powiedzieć o jedno słowo za dużo, a też nie do końca w trakcie takiej imprezy, wiadomo, jest zazwyczaj alkohol i można... Czasami to może właśnie ta używka mówić, a nie my. Dlatego wiedzcie, kiedy powiedzieć stop, żeby pozostać w tym słońcu, w takiej fajnej, pozytywnej atmosferze. Jeżeli widzicie, że ktoś przesadza, to też zaopiekujcie się tą osobą. Tak, żebyście mieli takie poczucie odpowiedzialności. Bo niestety, jeżeli gdzieś tam przesadzicie albo ktoś obok was przesadzi, to na koniec tego dnia pokazała mi się trójka mieczy. Tak jak ta trójka kielichów jest taka bardzo pozytywna, ta trójka mieczy jest jedną z najsmutniejszych kart w tarocie. I ona oznacza poczucie osamotnienia, smutku, zdrady. Dlatego też, żeby do tego nie dopuścić, uważajcie. Ostrożnie. Taka rada dla was. Wiedzcie, kiedy powiedzieć dzisiaj stop. No to życzę wam udanej zabawy, udanej imprezy. Z rozwagą. Trzymajcie się. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa.